brama się kłania. Chciałem Państwu pokazać coś wspaniałego, co tu widzicie w Elwaje. Przed chwilą takich dwóch młodzieńców przejechało obok mnie. No właśnie wracam się, idę w ich kierunku. Tutaj powiedzmy tu dzieci kierują, powiedzmy kilkuletnie. Jeżdżą normalnie po ulicach samochodami, nic się nie dzieje. O, proszę bardzo, to z takich dwóch dżentelmenów. Proszę bardzo, ile one mogą mieć lat? To tamte to ma chyba ze 4-5 lat, nie wiem czy oni wyjeżdżają, czy przyjeżdżają. Szkoda bym Państwu pokazał, ale to są dzieci, to jest piękne, o. Samochody się zatrzymują, oni dalej jadą. Jeden chłopak może miał, nie wiem, z 4 lata, 5, drugi z 8, czy coś, nawet. Także tak to wygląda w Elwaje. Tak to wygląda i nie ma ani policji, nikt tym się nie przejmuje. Na tym polega wolność. Ludzie jak jadą, to przecież widzę, że ktoś, że dziecko jedzie, to się zatrzymują, puszczają. Starsi ludzie, czy tacy, czy inni. Także jest to ogromny plus, bardzo mi się to podoba. To jest coś tego. A tu są właśnie takie panie bardzo fajne, sympatyczne, idą sobie ze sklepu, z zakupów, a tu gringos się przemieszczają, pozdrawiają mnie i wszystkich. Także takie rzeczy się dzieją z Panamos i Sramos. No to jest właśnie, szkoda, że tych dzieci nie widzieli z przodu, ale to dosłownie dzieci, bo już widziałem w tym kasku, który zdjął przyłbicę, to są maleństwa, jeżdżą. A kobiety z dziećmi na rękach też jadą tymi kładami. Siada i takie dziecko niby kieruje na zabawę. Jest to niesamowite, a tu Perros i pozdrawlajos. No właśnie, jak mam niewłączoną kamerę, to się nic nie dzieje, a jak tylko włączę, to się zawsze coś dzieje. A tutaj Perros, który chciał zjeść mój obiados. Czy to nie akurat ten, tylko jego kolega. No, na razie, pozdrawiam.